Centrum Cyklotronowe Bronowice to jeden z kilku w Europie i pierwszy w Polsce ośrodek, którym stosowana jest najnowsza, wysoce precyzyjna i skuteczna metoda leczenia nowotworów poprzez ich napromienianie wiązką protonową. CCB mieści się w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Pracują tu specjaliści z zakresu fizyki akceleratorowej, dozymetrii, fizyki medycznej oraz technicy elektroradiologii. Personel medyczny Centrum Onkologii w Krakowie sprawuje pieczę nad pacjentami cierpiącymi z powodu nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku u dorosłych, zaś Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie u dzieci. Ponadto we współpracy z kadrą Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie prowadzona jest terapia nowotworów gałki ocznej. Dzięki temu spotkaniu fizyki z medycyną na każdym etapie radioterapii pacjent znajduje się pod opieką zespołu specjalistów o najwyższych kwalifikacjach. Sercem Centrum Cyklotronowego Bronowice jest cyklotron Proteus C235, przyspieszający protony do bardzo dużych prędkości i nadający im odpowiednią energię. Uformowana wiązka protonowa jest kierowana na jedno z trzech stanowisk terapeutycznych. Stanowisko do radioterapii protonowej nowotworów gałki ocznej lub na dwa stanowiska gantry, które wyposażone są w najnowocześniejszy system z wiązką skanującą. Gantry to zestaw magnesów odchylających wiązkę umieszczonych na mechanicznie sztywnej stalowej konstrukcji. Ta ważąca ponad 100 ton maszyna pozycjonowana jest z ogromną dokładnością. Wiązka protonowa niszczy struktury DNA komórek nowotworowych, co powoduje, że nie mogą się one namnażać. Dzięki sposobowi oddziaływania protonów oraz specjalistycznym urządzeniom formującym wiązkę, można precyzyjnie niszczyć tkankę nowotworową, jednocześnie w bardzo dużym stopniu chroniąc zdrowe komórki i zmniejszając ryzyko powikłań. Metodę tą stosuje się zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych, wtedy, gdy guzy usytuowane są w szczególnie trudno dostępnych i wrażliwych miejscach, gdy usunięcie ich w tradycyjny sposób jest niemożliwe lub naraża chorego na poważne powikłania. Do tego rodzaju terapii nowotwór nie może być rozsiany. Do leczenia w CCB kierują wyłącznie lekarze onkolodzy. Możemy tutaj wykonać zabiegi u ponad 700 pacjentów w ciągu roku. Przebieg radioterapii protonowej poza narządem wzroku. Przygotowanie. Po konsultacji lekarskiej pacjent kierowany jest do modelarni, gdzie powstają spersonalizowane formy unieruchamiające, pozwalające na ułożenie pacjenta w powtarzalnej pozycji terapeutycznej. Następnie w pracowni tomografu komputerowego wykonuje się skany tomograficzne w celu przygotowania rekonstrukcji obszaru objętego terapią. Po zdefiniowaniu przez lekarzy radioterapeutów obszarów, gdzie znajduje się tkanka nowotworowa oraz narządy krytyczne, czyli organy zdrowe, na które trzeba szczególnie uważać, skany przekazywane są do fizyków medycznych, którzy opracowują plan terapii. Wraz z lekarzami decydują, jak najkorzystniej będzie napromienić nowotwór. Po zatwierdzeniu planu przez lekarzy radioterapeutów rozpocznie się proces dziennych napromieniań. Terapia. Terapia rozpoczyna się, gdy pacjent kierowany jest do jednej z dwóch sal terapii gantry i układany z wykorzystaniem przygotowanych indywidualnie akcesoriów unieruchamiających na łóżku terapeutycznym. Tak zwane ramię robotyczne pozwoli odpowiednio ustawić pacjenta w stosunku do wiązki. Dla każdego pola napromieniania technicy elektroradiologii, korzystając ze zdjęć rentgenowskich, sprawdzają poprawność ułożenia pacjenta. Każdego kolejnego dnia terapii przygotowanie do napromieniania odbywa się podobnie. Większość czasu w sali terapii gantry poświęca się na ułożenie pacjenta w stałej pozycji terapeutycznej, zaś samo napromienianie trwa od 1 do 2 minut. Cykl leczenia trwa od 4 do 7 tygodni, a dawka terapeutyczna zazwyczaj podawana jest we frakcjach codziennie od poniedziałku do piątku. Terapia protonowa jest bezbolesna. Przebieg radioterapii protonowej nowotworów oka.
W radioterapii protonowej nowotworów oka informacje na temat lokalizacji guza i wymiarów gałki ocznej uzyskuje się dzięki zebranym danym klinicznym i naszytym znacznikom tantalowym. Na tej podstawie powstaje wirtualny model gałki ocznej z precyzyjnie zrekonstruowanym nowotworem. Posłuży on do przygotowania planu terapii, w trakcie której zastosowane będą indywidualne elementy unieruchamiające głowę, gryzak i maska termoplastyczna. Przy ich użyciu wykonuje się tak zwaną symulację, czyli serię zdjęć RTG w pozycji terapeutycznej. Pacjent proszony jest wówczas o skupienie wzroku na wskazanym przez technika punkcie świetlnym. Następnie w procesie planowania leczenia fizyk medyczny wraz z lekarzami specjalistami radioterapii onkologicznej i okulistyki dobierają parametry planu umożliwiające maksymalną ochronę wrażliwych struktur oka. Podczas kolejnej wizyty pacjenta w CCB przeprowadza się kontrolę warunków napromieniania. Pacjent jest unieruchamiany w fotelu terapeutycznym, tak jak podczas właściwego napromieniania, a następnie ponownie jest proszony o skupienie wzroku na punkcie świetlnym. Ustawienia pacjenta koryguje się, aż pozycje znaczników na zdjęciach RTG i ich pozycje w planie będą zgodne. Terapia. Po pomyślnym przeprowadzeniu kontroli planu, weryfikacji dozymetrycznej i ostatecznej akceptacji przez lekarza nastąpi proces dziennych napromieniań. Guz napromieniany jest wymaganą dawką w 4 frakcjach przez 4 następujące po sobie dni. Samo napromienianie trwa od około 40 do 80 sekund, zaś cała procedura w większości przypadków trwa kilkadziesiąt minut. Terapia protonowa jest bezbolesna. Każdy pacjent leczony w Centrum Cyklotronowym Bronowice własnoręcznie wbija w mapę Polski kolorową flagę w miejscu swojego zamieszkania. Każdego roku kilkuset chorych może w Krakowie uzyskać leczenie, które dotychczas możliwe było tylko w ośrodkach zagranicznych.